Dzisiaj, kochani, na karoserii samochód, którego nie wiem jakim cudem, ale premierę przespaliśmy po prostu. Pokazywaliśmy Wam BMW już chyba wszystkie jakie są. X6, X5, X3, 1, 2, 5, 6, M3, 4, 4 nawet. Było wszystko, a nie było najpopularniejszego BMW na świecie. Nie było trójki. I jest trójka, proszę bardzo. Silnego. F30, ewentualnie F31, jak niektórzy mówią, bo to wersja kombi i silny każe ją mówić, że to jest F31. Ale tak naprawdę tylko będziemy się odnosili do tego samochodu, do F31, a przedstawiamy Wam G20, a w zasadzie G21, bo to kombi. Szukasz nowego samochodu? Zajrzyj na autoplaneta.pl. Na stronie znajdziesz setki nowych modeli dostępnych od ręki. Link w opisie tego odcinka. Prezent na Mikołajki. Jest taki człowiek, słuchajcie, który kiedyś testował dużo samochodów, bardzo fajnie testował, a dzisiaj jeździ kombajnami, kosi zboże, zbiera kukurydzę, świetnie się przy tym bawi i ja chciałbym prowadzić kiedyś takie życie jak on i Wy możecie mi to umożliwić. Co możecie zrobić? Możecie teraz wejść w opis tego filmu i tam znajdziecie link do książki tego gościa, czyli Jeremy'ego Clarksona. Książka nazywa się Diddley Squat i dopiero zadebiutowała na polskim rynku. Co z tego będziecie mieli? Po pierwsze, solidny rabat na tę książkę, a po drugie, ja z każdej sprzedanej książki będę mógł sobie kupić trochę ziemi. Zapewne worek albo dwa w sklepie ogrodniczym obok. Natomiast jeżeli nie chcecie jej kupić, a chcecie ją wygrać, to możecie wpaść do nas na Instagrama Karoserii. Link też jest tutaj w opisie odcinka i odpowiedzieć na pytanie. To będzie zapewne głupie pytanie, bo wymyśla je producent karoserii, czyli Michał. Jest dobry powód, żeby pokazać Wam G21, ponieważ samochód dopiero co przeszedł lifting. Przy czym BMW nie używa wcale słowa lifting, tylko nazywa to LCI, czyli Life Cycle Impulse. O, dokładnie tak, Life Cycle Impulse, czyli odświeżony model. I ten odświeżony model charakteryzuje się między innymi zmienionymi reflektorami, które faktycznie już nie mają tutaj takiego zęba z zderzaka wchodzącego w środek reflektora, tylko on jest płynny. Troszkę inaczej skonstruowano grill, natomiast nadal nie jest on taki jak na przykład w czwórce, czyli nie jest to bubr, tylko to jest boberek. Zmodyfikowano przedni zderzak, tutaj to jest jeszcze wersja M, to znaczy M pakiet, więc ma tutaj troszkę inaczej to skonstruowane. No i oczywiście takie lustereczka, które też są w tym pakiecie M. No i z tyłu też co nieco się zmieniło. Reflektory, to znaczy lampy, pozostały dokładnie takie jak w poprzedniku. Tu nic nie kombinowano. Zmienił się natomiast zderzak i w innych wersjach mamy też o centymetr większą średnicę rur wydechowych. Natomiast tutaj zobaczcie, jak to paskudnie wygląda, ponieważ to jest tylko nakładka, a rura jest tam w środku, taka owalna i jest dosyć brzydka. Ja tego nie bardzo lubię, nie bardzo to toleruję. Uważam, że jak samochód nosi taki znaczek i ma sześciocylindrowy silnik rzędowo ustawiony i wzdłużnie i ma prawie 400 koni, to te rury wydechowe mogłyby naprawdę wyglądać porządnie i być od początku do końca jednym układem, a nie takimi nakładeczkami. Przynajmniej nie są plastikowe, tylko stalowe, ale to tylko po to, żeby się nie stopiły. A dlaczego tutaj stoi BMW silnego F31? Ponieważ, słuchajcie, chcieliśmy porównać jedną rzecz. Trójka nigdy nie uchodziła za samochód przestronny. A tutaj już mamy sporą różnicę w gabarytach, ponieważ G20 jest o 8 cm dłuższe niż to F31, to jest raz. Rozstaw osi też wzrósł o 4 cm, na szerokość tego miejsca powinno być jakieś 2 cm więcej, więc tych centymetrów trochę jest i powinny być odczuwalne. Silne, ale co, poskąpiło się na elektrycznym sterowaniu, co? To będzie przykład na to, jak radzić sobie ogólnie ze złymi ludźmi. Ty jesteś, kurna, jednak poznańska dusza. Trochę jak ten Julek, co testował już dla Was taką BMW-kę F30. O, tu jak sobie klikniecie, to obejrzycie. Test 318D. W najuboższej wersji, jaką można było kupić. Dobra, to tu siedzę tak, kolanami prawie tu dotykam, no nie, to troszkę muszę odsunąć. Tak być nie może, ma mi być wygodnie. O, no, powiedzmy, że jest tak. No i tutaj mamy problem z kolanami, to jest po pierwsze. Po drugie, dziwnie jest wyprofilowana ta kanapa, bo tam jakoś
Co tu jest? No, segment D już powinien oferować tego miejsca na tyle dużo, że nawet dorosła osoba na tylnej kanapie pojedzie sobie komfortowo. No oczywiście nie oczekuję, że będzie tutaj tyle miejsca, co na przykład w BMW serii 7, albo choćby w Skodzie Superb, no ale wolałbym tutaj komfortowo siedzieć. Nad głową mam tego miejsca, powiedzmy, znośnie. Dotykam troszkę, o, czerepem pod sufitki, ale jeszcze jest jak cię mogę. I teraz zobaczmy, jak to wygląda w kontynuatorze. Najsam przód zasiądę tutaj. Tu już, zobaczcie, jest trochę inaczej to wyprofilowane. Taki większy jest jakby spadek, w związku z czym... Aj, o, jeszcze sobie mogę obniżyć. A, panie, to było na maksa podniesione. Poszło, dobra. To teraz jeszcze mogę się przysunąć tutaj kawałeczek. O, o. No, kurwa, to się urosła BM-ko 8 cm i 4 na rozstawosi, naprawdę. Nic tutaj się nie zmieniło, mało tego, jest gorzej. No więc tak, porażka trochę. Na szczęście nad głową mam tutaj więcej miejsca. Tu jeszcze wejdzie mi dłoń i rzeczywiście nie będę szorował czerepem o tę podsufitkę. I kanapa jest lepiej wyprofilowana, nawet tutaj mi lepiej podpiera udo i rzeczywiście czuję, że siedzę wygodniej. Nawet oparcie ma jakby ciut wyższe niż w tamtym egzemplarzu. Że nie przekombinowaliśmy, to jeszcze Wam pokażę. Zobaczcie, jak tutaj jest ten fotel ustawiony względem słupka B. Proszę bardzo, identycznie. Więc czasami więcej znaczy mniej. To może chociaż w takim razie bagażnik będzie tutaj większy, bo ma 500 litrów, a tutaj tylko 495, czyli całe 5 litrów więcej. Tradycyjny test bagażnika w wykonaniu karoserii, czyli czy wejdą dwie walizki obok siebie, duże. Wchodzą, proszę bardzo, jeszcze zostaje trochę miejsca. Tu plecaczek. Czy w pionie nam staną? No nie staną przy zamontowanej rolecie, bo będą blokowały nam roletę i nie wsuną się głębiej, więc żeby wepchnąć takie większe walizki, będziecie musieli zdemontować roletę, ale zanim ją zdejmiemy, to pokażę Wam jedną rzecz. W ten sposób, jak jest roletka i zamykacie bagażnik i podnosicie bagażnik, to ona się nie przesuwa. Musicie manualnie ją wziąć sobie w tę pozycję i to jest fajne, bo pakujecie sobie tutaj walizeczki, macie lepszy dostęp. Problem pojawia się wtedy, kiedy zapomniecie jej zasunąć, naciśniecie, żeby się zamknęła klapa, ona się wtedy automatycznie nie przesuwa, a Wy macie problem, bo nic nie widzicie siedząc za kierownicą w lusterku wstecznym. Dlatego trzeba to pamiętać, za każdym razem zasuwać. Szkoda, bo są inne rozwiązania, takie jak na przykład stosuje Audi, że ona automatycznie podczas otwierania bagażnika jedzie do góry, a potem jak zamykacie bagażnik, automatycznie zjeżdża w dół. Tutaj nic takiego się nie dzieje. Natomiast jak ją sobie... Jak to się... O, zobaczcie, to jest fajnie zrobione akurat. Nienawidzę naciągania tych rolet. Tutaj jest po prostu przycisk, który ją zwalnia i od razu wychodzi. Idealnie. W ogóle się nie trzeba tutaj z tym mordować i to jest mega praktyczne. Drugie mega praktyczne rozwiązanie jest takie, że tu jest miejsce dla tej roletki przygotowane, a tu jest druga roletka, czyli taka z siatką. Jak wieziecie większy gabaryt, to tę siatkę możecie sobie albo zamontować tutaj, żeby Wam nie poleciała do przodu, albo, zobaczcie, tu są w oparciach takie mocowania. To mi Silny wszystko wytłumaczył, że sobie tutaj mocujecie tę siatkę i jak złożycie fotele, to możecie ją zamocować za fotelami kierowcy i pasażera. Tutaj, no, taki płaski schowek, nie wiadomo na co. Co jeszcze tutaj mamy? Mamy siatkę tutaj z boku i to wszystko. A tu jest jeszcze, że niby apteczka gdzieś. A, tutaj jest apteczka. Ci jest jeden skromny haczyczek i jest gniazdo 12-woltowe. Bardzo fajna rzecz, to jest to, co też Silny ma w swoim F31, czyli uchylna szybka. Mega praktyczne rozwiązanie, jak na przykład siatę z zakupami, czy drobne rzeczy wrzucacie. I to jest naprawdę eleganckie. I jeszcze u Silnego dodatkową funkcję pełni, jak Silny nagrywa samochody, to siedzi sobie w bagażniku, jest bezpieczny, nie wypadnie i może przez szybkę sobie wszystko otwartą kręcić. A teraz zobaczmy, jak to było w tym starociu, który miał 5 litrów mniejszy bagażnik. Proszę, klapeczka była. Była rozwiązanie identyczne, mocowania nawet pozostały takie jak w G20. To znaczy w G20 pozostały takie jak są w F31. Jedna walizka. Jest? Jest. Druga walizka. Jest, jest. Wszystko jest dokładnie tak samo. Roletka działa identycznie, identycznie. Też jeździ do góry i też się z automatu nie obniża. Troszkę jest w innym punkcie tutaj mocowana,
Ale o, tutaj silny ma siateczkę zamocowaną, tak. Tutaj też ma schoweczek na te rzeczy. Problem polega na tym, że tutaj ma taką dodatkową szynę do mocowania w tych punktach, czyli przegrodę bagażnikową. Do G20, co ciekawe, już nie można tego zamówić. Do G21 przynajmniej nie było tego w konfiguratorze. I teraz musimy wybierać, czy to chcemy wozić w schoweczku, czy to chcemy wozić w schoweczku z tym, czy to z tym, czy to z tym, czy coś z tego trzeba zostawić w garażu. Ale jest więcej o jedną siateczkę. Tu mamy drugą siateczkę. Apteczka jest tutaj z boku oraz inne graty, sukienki silnego. Tu mamy dwa haczyki, ponieważ z każdej strony, a nie jeden tak jak tam. I tutaj mamy gniazdo 12-woltowe. Wykonanie jest dokładnie identyczne, natomiast różnica tkwi tutaj. Bum! Bo tutaj to wchodzą nam, słuchajcie, ze dwa plecaki albo nawet, jak wyjmiemy tą przegródkę, coś znacznie większego. I to jest bardzo fajne. A czemu tego nie ma w G20? No bo już nawet ten słynny sześciocylindrowy silnik B58 w wersji 340i ma mild hybrid. W związku z czym gdzieś trzeba było upchnąć akumulator. A oczywiście upchnąć go nie można byle gdzie, tylko trzeba mu znaleźć miejsce i cierpi na tym bagażnik. Chciałem się niechcący oddać moje walizy. I jeszcze z jednego powodu tutaj stoi F31 silnego, ponieważ uchodzi za najgorzej wykonaną trójkę w historii. Było tu po pierwsze bardzo dużo plastiku. Ten jeszcze był w miarę solidny i porządny, ale to wszystko tutaj no, było zrobione nie najlepiej. Po pierwsze z nie najlepszej jakości materiałów, a po drugie niestety nie najlepiej spasowane. Zobaczcie jak to się rusza. I po prostu skrzypiało. I to nie jest przypadłość tylko jego trójki, tylko wszystkich trójek tych F30, F31. Zobaczcie nawet jak tutaj to wygląda paskudnie w samochodzie klasy premium. Taki śliski, nieprzyjemny w dotyku, tandetny, amatorski plastik. A drzwi sobie zobaczcie teraz jak wyglądają tutaj. No tu akurat było to miękkie i przyjemne. Tutaj jakiś plasticzek się znalazł, tutaj jakiś materiał. To nawet miękkie, no ale nie sprawia to estetycznie jakiegoś wrażenia premium. O, tak to ujmijmy dyplomatycznie. A zobaczcie teraz, jak to wygląda w nowej trójeczce. Nawet jak to jest zaprojektowane. Nie wiem, czy to jest plastik, czy to jest stal prawdziwa, tudzież aluminium, ale wygląda bardzo ładnie, bardzo estetycznie. Pojawiły się przeszycia. To może być skórzane, albo półskórzane, albo ze krowy plastikowej. Natomiast łapiecie, dotykacie i widzicie kolosalną różnicę. Jeżeli chodzi o tylne drzwi, to jest dokładnie tak samo. Miękko, przyjemnie, estetycznie, ładne, fajne wstaweczki, które dodatkowo mają podświetlenie ambiente i cała konsola środkowa. To wszystko tutaj też jest znacznie lepszej jakości. Nic się nie rusza, nie trzeszczy, nie pracuje, nie ma prawa po prostu. Nawet te boczki tutaj konsoli centralnej zrobiono z lepszego plastiku. To jest miękkie i fajne. Nawet, słuchajcie, schowek już nie jest tandetnym plastikiem, tylko zobaczcie, normalnie się ugina pod palcem, bo jest zrobiony z przyjemnego materiału. To może być ze skóry takiej syntetycznej, a może być też z prawdziwej, zależnie od tego, co sobie wybierzecie. Kosztuje tam od 1500 zł takiego przycie do kilku tysięcy złotych, jeżeli to jest skóra indywidual. Ładne przeszycie. No, wygląda to, powiem Wam, tutaj wreszcie premium. Tak premium, premium. I to tutaj nie tylko sam tandetny, śliski plastik, ale też fajne struktury, spośród których można wybierać, bo to jest jedna z chyba 4 czy 5 takich faktur. I naprawdę wygląda to ładnie. No można czepiać się takich szczegółów, jak na przykład to wyszparowanie tutaj, które nie jest idealne, a w dodatku bardzo ostre. O, zobaczcie. To widać. Ta szpara mogłaby tutaj być mniejsza, ale to są naprawdę detale i szczegóły. Jakieś tam mniejsze bądź większe. Schowek jest? Jest, taki jak u silnego. Ma gniazdo USB-C. Jest tutaj gniazdo USB takie zwykłe, tradycyjne i do tego gniazdo zapalniczki, 2 cup holdery. Tutaj niestety nie ma w naszej wersji ładowarki indukcyjnej, gdyż jak to w BMW, nadal trzeba za dużo rzeczy dopłacać. Przy okazji faceliftingu polepszono wyposażenie standardowe, ale nadal brakuje takich rzeczy jak choćby ogrzewanie foteli. W standardzie, tylko trzeba za to dopłacać albo w pakietach i takie pakiety na przykład z tymi ogrzewanymi fotelami kosztuje 4,5 albo 5 tysięcy złotych, a są i takie pakiety po kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy złotych.
Estetyka bardzo mi odpowiada i mnie się podobuje. Podobują mnie się te dwa zakrzywione ekrany. Ten ma ponad 12 cali, ten ponad 14, 14,5 dokładnie. I wszystko to już jest oparte na tym nowym systemie OS 8, czyli tak naprawdę mówimy o 8 generacji iDrive'a. Nadal możecie tym sterować sobie tak jak było w dawniejszych iDrive'ach pokrętłem oraz przyciskami, ale jednocześnie cały ekran jest dotykowy. Macie tutaj, proszę bardzo, ikonki, takie jak w nieprzymierzając tabletach czy smartfonach. I to wszystko działa bardzo płynnie, bardzo szybko, łatwo w tym wszystkim się jest rozeznać. Można tu sobie wszystko to indywidualizować, w związku z czym tu sobie przyporządkować możecie takie klocuszki, z których najczęściej korzystacie. Apple CarPlay oczywiście jest już całkowicie bezprzewodowy, Android Auto również. Ładnie, fajnie, podoba mi się to, że to jest zakrzywione. A teraz zobaczcie tu. No zrobili facelifting i stwierdzili, o kuźwa, ty Stefan, to nam się nie będzie tak trzymało te dwa wielkie ekrany, wie, no to trzeba czymś przytrzymać. No i przytrzymali takim ustrojstwem, a w ramach faceliftingu też pojawiło się to, czyli dzyndzel do zmiany przełożeń, nie ma już klasycznej wajchy. Co ciekawe, w ogóle w trójce po liftingu nie dostaniecie już manualnej skrzyni biegów. We wszystkich silnikach, nawet od tego najprostszego 318i, zastosowano skrzynię ośmiobiegową, automatyczną ZF-a, taka sama dokładnie jest tutaj i z tymi silnikami 40i łączy się tylko tę skrzynię. Zegary też są nowe. To, co względem poprzedników się zmieniło, to przynajmniej to, że teraz macie tutaj łatwo Wam wyświetlać wszystkie dane dotyczące zużycia paliwa. To jest dana, z której najczęściej ja na przykład korzystam w samochodzie, lubię wiedzieć, ile on pali, nawet choćby po to, żeby Wam potem móc o tym opowiedzieć, jak jedziemy i nagrywamy karoserię. Nic się nie zmienia, jak wejdziecie na przykład w tryb sportowy, poza jakimś drobnym podświetleniem. O, tutaj takim widzicie, że to się zmienia w takie bardziej czerwone, teraz jest takie bardziej sino-papużato-selendrynowo-niebieskie, a w komforcie jest, o, takie zwyczajne. I tu pokazuję Wam prędkość, w ogóle ni w p***e, ni w oko. Po lewej stronie, tutaj obrotom, no nie podoba mi się. I nie można tego w żaden sposób zmienić, konfigurować. Możecie tutaj sobie jedynie niektóre dane pododawać albo je usunąć. I tutaj możecie sobie wyświetlanie konfigurować treści. I macie przegląd trasy na przykład, wskaźnik obciążenia, media, radio, assisted view. I to jedynie możecie sobie dodać albo odjąć. Nie ma generalnie innego rodzaju wyświetlacza, że nie wiem, dwa zegary by się na przykład pojawiały. Niestety, bo mnie się ta nie podoba. Nie podobała mi się też ta poprzednia. Podobały mi się klasyczne zegary w BMW. Po prostu. Silnik B58. Bardzo znany, bardzo lubiany, bardzo ceniony za to, że można go modyfikować. Ceniony za to, że ma twin-scrollową turbosprężarkę, za to, że ma dobrze zrobione chłodzenie. Na przykład w dodatkowym pakiecie możecie dwie chłodnice dodatkowe tutaj sobie kupić, które będą jeszcze lepiej go chłodziły i idealnie sprawdzają się na przykład na torze, bo po prostu się nie przegrzewa wtedy w samochód i w kolektorze dolotowym są takie temperatury poniżej 50-60 stopni, które gwarantują, że przejedziecie więcej niż pół kółka i sterownik nie obetnie Wam mocy. Tutaj w tym wydaniu seryjnym ma 374 konie mechaniczne, natomiast nie jest tajemnicą, że drobne przeróbki choćby w układzie wydechowym i w sterowniku podnoszą tę moc bliżej 500 koni mechanicznych, od 450 w górę i to bez jakiejś wielkiej ingerencji w cokolwiek mechanicznego tutaj. W zasadzie tylko programuje się ten sterownik. Oprócz 374 koni mechanicznych 500 Nm i ta wartość pozostała niezmieniona w zasadzie, ale może wzrosnąć, jeżeli sobie tak założycie, do 650-750 Nm nawet. No i napęd X-Drive. I to ten napęd X-Drive, który bardzo lubimy, czyli który daje Wam preferencję tyłu. Tam zawsze trafia trochę więcej mocy po to, żeby Wam zarzucało dupką, a nie wypychało Wam przód z zakrętu. Natomiast przełożenie tej mocy i momentu obrotowego jest oczywiście płynne, bo pracuje to wszystko na sprzęgle wielopłytkowym, więc możecie mieć tutaj 100%, albo tam 100%, albo 50-50, albo 10-90, albo 10-90. Nie ma tutaj natomiast takiego trybu, jaki spotkamy w BMW M3, czyli Drift Mode, gdzie możemy sobie całkowicie odpiąć tę przednią oś i mamy wtedy napęd tylko na tył. Ale jest szpera tam z tyłu również. Więc ciekawe, czy potrafi trochę zamieść tyłeczkiem, nie? To jeszcze poruszmy najbardziej drażliwą kwestię, czyli kwestię ceny.
Ponieważ mamy tutaj samochód, który wyjściowo kosztuje, uwaga, 312 tysięcy złotych. Kiedyś za tyle pieniędzy to kupowaliście już M3 doposażone potąd i mogliście naprawdę szaleć. A to jest tylko 340i za 312 tysięcy złotych. A to dopiero początek wydatków. Bo na przykład ten lakier specjalny, który nazywa się Grey Pure, no nie jest dla ludzi pur, ponieważ kosztuje 15 tysięcy złotych. I występuje dopiero od wersji po liftingu, to jest lakier indywidual. Felgi, które tutaj widzicie, razem z oponami zimowymi, są akcesoryjne i kosztują 18 900 zł. Więc w zasadzie tylko wybraliśmy kolor, wybraliśmy felgi, dorzuciliśmy jeszcze pakiet Shadowline, dzięki któremu wszystko to jest czarne, czyli czarne relingi, czarna obramówka szyb, czarne lusterka i mamy 350 tysięcy złotych. A jak zaczniemy sobie wybrzydzać i na przykład wybierzemy takie fotele, a nie standardowe, które nomen omen są bardzo ładne i zrobione z takiego ala zamszu połączonego z materiałem i są darmowe, a te kosztują 6 tysięcy złotych dodatkowo, ale są również takie, które kosztują prawie 20 tysięcy złotych dodatkowo, bo są z prawdziwej skóry, takiej z normalnych krów, które kiedyś żyły i dawały mleko. No to i wtedy tutaj toż jest skórzane i nawet podsufitka jest tam z jakiejś alkantary czy z czegoś. Bardzo łatwo dojdziecie w konfiguracji do takich 370-380 tysięcy złotych, a jak się naprawdę postaracie, to przebijecie 400 za BMW serii 3 z ostatnim poza M3 sześciocylindrowym silnikiem w ofercie. Oprócz diesli, bo tam są jeszcze dwa, 330D i 340D. Co ciekawe, 330D jest tańszy aż o 60 tysięcy złotych niż to wyjściowo, natomiast 340D kosztuje tyle samo i ma na papierze w zasadzie identyczne osiągi. Jeszcze z ciekawostek, przyspieszenie w tej wersji po liftingu pogorszyło się i wynosi 4,6 sekundy do setki, a to prawdopodobnie przez to, że samochód dźwiga dodatkowe baterie od mchewa. No dobrze, to najpierw włączamy sobie typ Eco Pro i jedziemy sobie w trybie Eco Pro i sprawdzamy, jak on działa, bo w większości samochodów jest niestety tak, że jak jesteście w tym trybie, to jak sobie jedziecie prędkością taką równą, o na przykład jak teraz 50 na godzinę, zdejmuje nogę z pedału gazu i tak, wyłącza silnik, rozpina skrzynię biegów, wchodzi w tryb żeglowania i problem pojawia się, jak chcecie dynamicznie przyspieszyć, czyli kładziecie nogę na pedale gazu. I raz, dwa, trzy i dokładnie tak samo wygląda to w tym wypadku. Czyli macie 370 koni mechanicznych i nie możecie z nich skorzystać przez jakieś 2,5-3 sekundy. Fajnie, nie? No, więc tak samo jest tutaj, jak w przypadku na przykład audio. Zdjąłem nawet teraz nogę z pedału gazu, hamuję, no i czuję, że mam wyłączony ten silnik. I też już czuję jedno, słuchajcie, że jest mega sztywno zestrojony, jak na BMW serii 3. Porównywalniej do M3, niż do jakiegokolwiek innego cywilnej trójeczki, szczególnie w kombi. Ten niski profil opony, to zawieszenie M-kowe tutaj, które jest lekko utwardzone, powoduje, że jedziecie po takiej drodze i naprawdę czujecie, że to nie jest jakiś ultrakomfortowy samochód. Owszem, no dobra, nie jest tak jak w Porsche, nie wiem, 911 GT3, szczególnie z dopiskiem RS, ale czujecie ewidentnie dużą sztywność tego zawieszenia, że jest w kierunku sportowego zestrojone, ale co ciekawe, tutaj absolutnie nic nie trzeszczy, tak jak u silnego. Silny, ile ty masz tam przebiegu w tej swojej BMW? No to po 110 tysiącach, okej, ma prawo coś trzeszczyć w samochodzie tu i ówdzie, ale silny twierdzi, że dzisiaj trzeszczy dokładnie tak samo, jak trzeszczało, gdy odebrał je z salonu i miało 7 km przebiegu. Tutaj natomiast jest naprawdę czuć niesamowitą solidność tego zmontowania, a po drugie, słuchajcie, nawet jadę teraz z niską prędkością, niewielką, i jest świetnie wyciszony, ale to wręcz idealnie. On tak jakby otulał. Generalnie to wnętrze jest takie przyjemne. Raz, że sprawia wrażenie naprawdę luksusowego, dzięki użyciu tych wszystkich ładnych materiałów i temu poskładaniu, ale oprócz tego jest takie przytulne. I to mnie się też podobuje tutaj. Naprawdę. Jak jedziecie sobie normalnie w tym trybie eko, czy nawet wejdźmy w tryb komfortowy, o, już wtedy nam się wyświetla obrotomierz, bo w trybie Eco Pro wyświetla nam się wskaźnik zużycia mocy, czy 0, czy 100%. I uwaga, patrzcie, jeszcze raz kładę nogę na pedale gazu. Raz, dwa, trzy. 3 sekundy. Włączyć silnik, zredukować bieg, jechać. Dosłownie. Natomiast jak sobie wejdę w komfort, to już tego efektu nie powinno być. To znaczy, jadę sobie w komforcie, powiedzmy, o, zdejmuję nogę z pedału gazu.
i już mi nie wyłącza silnika. Widzicie? Cały czas jest włączony ten silnik i tutaj już naprawdę delikatne muśnięcie nawet pedału gazu i samochód nawet nie musi, zobaczcie, redukować biegu, tylko bardzo płynnie, ładnie przyspiesza na jednym biegu, a to efekt tego, że ten silnik jest niesamowicie elastyczny. Bardzo szeroki ma zakres użytkowy tych newtonometrów, bo to jest od 1900 do 5000, a wiem też, że można to poprawić właśnie na hamowni, na wykresie, jak sobie przestroicie, to się bardzo góra poprawia i nawet do 6500-7000 jesteście w stanie utrzymać ten wysoki moment obrotowy, moc jednocześnie też nie spada. Może możecie też oczywiście sobie zamówić tutaj zawieszenie adaptacyjne i ciekaw jestem, czy my tutaj takie mamy. Można to poznać po tym, że wchodzicie sobie w Sport Individual, skonfiguruj Sport Individual i mamy amortyzacja, oczywiście, czyli mamy jeszcze tutaj pakiet tego zawieszenia sportowego M, który ma dwa ustawienia, komfortowe albo sportowe. Natomiast obawiam się, że już przy samej sztywności tego klasycznego zawieszenia M to Wam wystarczy normalne. Nie musicie się bawić w adaptacyjne, bo już w komforcie jest naprawdę wystarczająco sztywny. A pamiętajmy, że to nie jest samochód stricte sportowy jak M3. To jest samochód dla ludzi, którzy nie potrzebują zabierać go na tor i palić kapcia na tym torze, tylko dla ludzi, którzy chcieliby normalną, cywilną BMW-kę do jazdy na co dzień, tylko szybką. Natomiast w tym trybie sport, w który weszliśmy teraz, no już wyraźnie ta charakterystyka się wyostrza w kierunku sportowej. Wyższy bieg cały czas samochód trzyma. Zobaczcie, mamy tutaj 1600 obrotów. To jest raz. Dwa, inaczej działa pedał gazu, to znaczy, że inaczej też otwiera się i zamyka przepustnica. Jest ta reakcja taka bardziej błyskawiczna na dodanie gazu, a nawet to jest popcorn? I to jest, słuchajcie, sztuczny popcorn, jak babcie kocham. To nie jest popcorn z wydechu, tylko to jest popcorn, tam jakby od dołu ktoś walił w podwozie. E, ty, uspokój się! To był komfort, a teraz Sport Plus. Słychać tam co? I jeszcze zwykły sport. Natomiast nie ma rev limitera nawet na postoju. Wkręca się, zobaczcie, na 6,5-7000 obrotów i to lubimy. No dobra, to zobaczmy teraz, czy to 0-100 zrobi. Przypominam, według producenta to 4,6 sekundy, podczas gdy poprzednik miał 4,5 sekundy. No na pewno będzie się ładnie odpychało dzięki napędowi na 4 koła. To bezwzględnie. No dobra, Sport Plus jest? Jest. Skrzynia w D? Jest. Jak wezmę tak, to jeszcze jest wsy skrzynia. Czyli Sport Plus jej nie aktywuje tak od razu. No dobra, to za pierwszym razem zrobimy w takim razie 4,6, tak? No i odepchnięcie, to jest grip niesamowity naprawdę. I kurczę, ta skrzynia biegów jest fenomenalna. 4,8. No dobrze, to jeszcze jedno podejście. Sy, Sport Plus, wyłączona kontrola trakcji. Ależ się odpycha, ależ się on odpycha na początku przyjemnie. I te szarpnięcia skrzyni biegów, jest, mamy to. 4,6 sekundy do setki. To teraz pytanie. Czy w takim samochodzie jesteście w stanie połączyć te sportowe osiągi ze względnie niskim zużyciem paliwa? Po co? No po to, że kupujecie go jako daily cara. I fajnie byłoby móc oczywiście sobie bystro i żwawo ruszyć ze skrzyżowania i udowodnić kolesiom w samochodach coupe typowo sportowym czy w hot hatchach, że jesteście szybsi, ale jednocześnie jak zabieracie rodzinę, zapakujecie go na wakacje i pojedziecie sobie nad morze i to nie bałtyckie zimne, tylko adriatyckie na przykład, to fajnie byłoby dojechać względnie ekonomicznie na miejsce, a przede wszystkim nie zatrzymując się co 300 km na dotankowanie. No to my sobie w takim razie w tym eko pykniemy do 120 na godzinę, o, tak jak teraz, idealnie. I sobie tak pojedziemy, resetując komputer pokładowy i zobacząc, jakie będziemy mieli wspalanie tutaj. No autonomia w BMW działa już bardzo dobrze, odpowiednio wcześnie wykrywa przeszkody. Fajne jest to, że delikatnie przyhamowuje, a nie brutalnie po dojechaniu, tylko kiedy widzi samochód, to tak jakby najpierw zdejmował komputer pedał z gazu,
jedziecie bezwładnie, dopiero kiedy się zbliżacie bliżej, to się odbywa takie hamowanie rzeczywiste. Świetnie jest wyciszona. Trójki nigdy nie były dobrze wyciszone, natomiast już powiedziałem to na początku i teraz dokładnie mam takie samo spostrzeżenie, że jest doskonale wyciszona, ale to jest zasługa też dodatkowego pakietu akustycznego, który tutaj mamy. Wtedy są te szyby ponoć lepiej klejone i lepiej jest wyciszone całe wnętrze i wydaje mi się, że tutaj to jest, bo naprawdę różnica jest duża w porównaniu z poprzednikami. No więc zobaczcie, 6,9 litra. Trzeba przyjąć, że będzie średnio spalała przy prędkości 120 km na godzinę około 7 litrów paliwa. A to jest mega moim zdaniem dobry wynik na samochód, który dysponuje taką mocą i 6 cylindrami, bo tutaj nie ma żadnych cylindrów on demand, żadne się nie odłączają, nie robi się 4-cylindrowe ani 3-cylindrowe jak w niektórych samochodach, które żeby oszczędzać paliwo muszą odłączać cylindry. Tylko cały czas te 6 garów tutaj pracuje, a jednocześnie pozostają ekonomiczne. A to efekt tego, że ten silnik konstruowano w taki sposób, by były tam w środku jego jak najmniejsze tarcia. Nawet cylindry w środku pokryto specjalnym materiałem, który ma zapewniać łatwiejszą pracę tłoków. I wszystko to powoduje, że mamy naprawdę auto, które pali tyle, co kiedyś diesle. To, czego mi brakuje przy takiej bardziej sportowej jeździe, to jedynie brzmienie tego silnika, które mogłoby być bardziej agresywne, a przede wszystkim wydechu. Natomiast to też można poprawić i to jest bardzo popularne zjawisko w silnikach B58, czyli sobie wstawiamy sportowy katalizator jakiś, coś tam robimy z GPF-em. Broń Boże, nie mówię, że wycinamy i demontujemy, bo wszystko to seryjne dusi ten samochód i czuć. I gwarantuję Wam, po tym, co ja zrobiłem z tym silnikiem w Suprze, że on po odetkaniu w tym układzie wydechowym staje się dużo bardziej spontaniczny przede wszystkim. Już jedno to jest brzmienie, ale druga rzecz to jest taka spontaniczność wtedy, nawet jak reaguje na gaz, jak mu się chce. Teraz owszem, chce mu się, może nie w trybie Eco Pro, ale w tym trybie sportowym, ale to jest takie uczucie, jakby mu się chciało, bo musi, a jemu się powinno chcieć, bo mu się chce. No. To jeszcze oczywiście sprawdzimy jedną rzecz. Czy ta nadsterowność w tym samochodzie faktycznie tutaj występuje, tak jak chwali się BMW? Czyli DSC off. O k***a! I to bardzo występuje! Ja jebię! No powiem Wam, że tutaj wcale nie trzeba odpinać tej przedniej osi, tak jak w M3-kach. Bo on pięknie idzie bokiem i to pozostaje w nim kontrolowalny. Wyobraźcie sobie, że odpuściłem lekko tylko gaz, i on zachował kąt wychylenia i po prostu sobie jechał w tym drifcie przyjemnie. Ależ dobry samochód! Kurde mol! Ale jak on w tym drifcie jest kontrolowalny, co? Szczerze? Dokładnie tak sobie wyobrażam idealne BMW. Czyli takie, które daje frajdę kierowcy, kiedy siedzi za kierownicą, włącza sobie tryb sportowy, kiedy trzeba ostrzej przyspieszyć i jednocześnie, które jest rodzinnym samochodem, do którego zapakujecie dwie osoby dorosłe i dzieciaki, tylko może nie wyrośnięte nastolatki, bo już się nie zmieszczą na tej tylnej kanapie i dodatkowo walizki do bagażnika, bo macie tam siateczki takie, śmakie, owakie, wchodzą duże walizy, te 500 litrów czy te jest tego bagażnika i jest dosyć ustawny, więc jak na auto rodzinne, na ch**i kupujecie te SUVy. No po co Wam te X3 i X5? Naprawdę, ten samochód jest jedyny w swoim rodzaju. Ma 6-cylindrowy, świetny silnik, ma doskonały napęd na 4 koła, który jeszcze daje Wam więcej momentu i mocy tam na tył, w związku z czym możecie pozamiatać tym tyłkiem. Ma super skrzynię biegów, jest doskonale wykochany też, ale wykonany ze świetnych materiałów, fajne ma te nowe multimedia. Denerwują dosłownie jakieś niuanse i pierdoły, takie jak te cyfrowe wyświetlacze, do których, umówmy się, możecie się przyzwyczaić. A tak to petarda samochód. Natomiast, no niestety, tak dobrą stówkę za drogi. Bo nie wiem, czy już mając do czynienia z takim wydatkiem, to nie wolałbym dorzucić do M3, która też od niedawna występuje w wersji kombi.